Może się wydawać, że pomysł na spędzenie kilku niedzielnych godzin w Będzinie to dość dziwaczna fanaberia, ale postaram się Wam udowodnić, że niekoniecznie. Na początek zapraszam do dzielnicy Grodziec i pierwszego punktu obowiązkowego dla fanatyków starej dobrej techniki. Oto jedyna w Polsce nitowana wieża ciśnień. Została wykonana z arkuszy blachy stalowej połączonych ze sobą nitami. Konstrukcję zbudowała w 1902 roku warszawska firma Drzewiecki i Jeziorański. Przenieśmy się w miejsce magiczne. Oto zbudowana w połowie XIX wieku cementownia Grodziec. Obecnie w stanie ruiny porastanej przez roślinność. Klimat kompletnie apokaliptyczny i raj dla wszelkiej maści urbexowych eksploratorów. Obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym i grozi zawaleniem, dlatego sam nie zapuszczam się w głąb murów, wolę nad nimi polatać. Na chwilę oddechu zapraszam na Górę Świętej Doroty, zwaną także Górą Dorotki, na której szczycie znajduje się niewielki kościół otoczony kwitnącym rzepakiem. Za chwilę będzie jeszcze więcej widoków. Przenosimy się do centrum Będzina na wzgórze Zamkowe. Zamek stanowi przykład budownictwa obronnego z połowy XIV wieku. Był ważnym ogniwem systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami ze strony Śląska i Czech. Wewnątrz znajdziecie muzeum, odpuściłem sobie, oraz wieżę, z której roztaczają się całkiem rozległe widoki. Jednak największym odkryciem wycieczki okazał się położony na wzgórzu zamkowym cmentarz. Stara nekropolia zaskakuje mnogością pomników i olbrzymich grobowców znamienitych rodzin polskich przemysłowców, lekarzy, działaczy politycznych. Inspirujące miejsce z wybitnie widokową lokalizacją. Jeśli oczywiście nie macie nic przeciwko spędzeniu wolnego czasu na cmentarzu. Thank you.
Po tych atrakcjach spacer po centrum Będzina okazał się rozczarowaniem. Miasto wydaje się smutne i opuszczone. Niszczące kamienice i podupadające uliczki sprawiają raczej przygnębiające wrażenie. Ale ten nietypowy zegar słoneczny naprawdę fajny i dokładnie pokazuje czas letni. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wycieczka się podobała. Cześć!